Dzień dobry, hej! Witam Was, słuchajcie, po ciężkim tygodniu, bardzo ciężkiej pracy. No ale nic, trzeba sobie jakoś radzić w tych trudnych czasach. Także słuchajcie, zrobiłam sobie w ogóle kanapki. Pokazywałam Wam ostatnio tę białą czekoladę. Ona chyba jest z Lil's, z tego co pamiętam. No i tak sobie zrobiłam kanapeczki. I powiem Wam, że ogólnie jest bardzo dobra, bardzo smaczna, ale jest bardzo słodka. Także takie dwie kanapki to jest maks. Tak naprawdę jedna by wystarczyła, ale nie mam nic na drugą. Więc muszę dzisiaj zjeść to. W każdym razie, no bardzo smaczne, tylko bardzo słodkie. No, także mam tutaj już herbatę zrobioną, mam tutaj też mojego króliczka, którego przywiozłam. Znaczy zająca wielkanocnego z Oreo, muszę go też spróbować, ale na razie nie miałam ochoty. Są też kasztanki od mamy, proszę. No dobra, dobra, słuchajcie, idę zjeść śniadanie, może mi się humor poprawi, może czekolada poprawi mi humor. Podobno pomaga. Dam Wam znać, czy zadziałało, czy nie. Słuchajcie, odzywam się oczywiście dużo, dużo później i zrobiłam sobie właśnie kawę, żeby mieć po prostu chwilę dla siebie, ale muszę już wracać do pracy tak naprawdę. Także nie ma chwili. Odezwę się do Was pewnie później. Jedyne, powiem Wam, że jedyne na co czekam, to to, żeby po pracy po prostu wyjść na spacer, pójść, czy to pozałatwiać coś. Nie wiem, czy będę miała dzisiaj to załatwiać, czy nie. W sensie czekam na jedną paczkę, ale nie wiem, czy akurat dzisiaj przyjdzie. Także zobaczymy, ale po prostu muszę wyjść, muszę się przejść, po prostu muszę przewietrzyć głowę i to jest jedyne, na co czekam po tym naprawdę ciężkim tygodniu. Nie chcę ogólnie narzekać, także muszę wyzbierać gdzieś te, wiecie, ostatnie pokłady po prostu pozytywnej energii, bo nie chcę, żeby tak było. Natomiast ostatni tydzień był dla mnie ciężki, nie będę tego, wiecie, ukrywać. Był dla mnie ciężki i jakby psychicznie nie czuję się najlepiej, nie czuję się na siłach po prostu, ale ogólnie z drugiej strony na to patrzeć, to ogólnie jestem zadowolona i wiecie, wszystko jest dobrze, także po prostu muszę sobie poukładać pewne rzeczy w głowie, dać sobie czas też przede wszystkim na pewne rzeczy, na pewne decyzje, także to nie wszystko dzieje się od razu tak już, także po prostu muszę dać sobie trochę czasu i przez to też muszę trochę ochłonąć, także dzisiaj czekam, aż się będę mogła wylogować, będę mogła wyjść, odpocząć i później zaczynamy weekend, bo dzisiaj jest piątek, więc o, tak to wygląda. I co chciałam jeszcze powiedzieć, że słuchajcie, czekolada nie poprawia w ogóle nastroju. W ogóle. Także jeżeli ktoś liczył na to, znaczy nie wiem jak tam u Was, no generalnie mnie nie pomaga. Bo okazało się, że nie. Muszę znaleźć inny sposób, niestety. Także tak, no to mały taki chwilowy update. Już się wyszykowałam, bo wiecie, nie wiem czy Wy tak macie, im gorzej się czujecie, tym ładniej się umalujecie, żeby było ładniej, żebyście czuli się lepiej po prostu. No nie wiem, ja na przykład kiedyś miałam taki mega, naprawdę bardzo, bardzo zły okres i wtedy nikt nie widział. Wyglądałam bardzo ładnie, codziennie umalowana po prostu i wszystko było pięknie. Także tak to jest, dlatego dzisiaj też się umalowałam, wyszykowałam. Dobra, słuchajcie, biorę kawę, wracam do pracy i widzimy się później. Do roboty. Słuchajcie, jakby tego wszystkiego było mało. Generalnie jeszcze nie skończyłam pracy. Natomiast cieknie mi rura pod umywalką w łazience. Akurat jest piątek, słuchajcie, jest już w zasadzie no po 16, nawet nie wiem, czy nie po 17 już. Także generalnie pozostają mi hydraulicy 24 godziny na dobę. No tacy, wiecie, którzy mogą przyjechać ewentualnie. Chociaż jak nie używam umywalki, to nic nie leci. Więc jeszcze opcja jest taka, że po prostu nie będę jej używać. Słuchajcie, serio, nie spodziewałam się, że tak będzie wyglądał ten dzień i takie będzie zakończenie tego tygodnia. Natomiast jaki tydzień, taki piątek? No serio, po prostu wiecie co? I to się stało tak przypadkiem, bo w ogóle już kilka dni temu zauważyłam, że szafka mi się rozkleja i mówię, no to pięknie. Pięknie rozkleiła mi się szafka, nie mam jak jej naprawić, nie mam się do kogo zwrócić w zasadzie. To teraz jeszcze chyba wiem, dlaczego się rozkleiła. No. Znaczy, wiecie co, po prostu myślę sobie, przynajmniej hydraulika można wezwać i chyba to naprawi, prawda? Nic się nie stało. Wydaje mi się, że to jest uszczelka, która po prostu przecieka, natomiast no ja jej sama nie naprawię. I jeszcze sklepy są teraz zamknięte, czyli w ogóle nie mam jak kupić ewentualnie tego. Mam nadzieję, że taki hydraulik ma sprzęt ze sobą i ewentualnie takie rzeczy na wymianę. Bo jak nie, to nie wiem. Pięknie, pięknie po prostu. Trochę na poprawę nastroju pokażę Wam buty, które ostatnio zamówiłam, bo mam buty, słuchajcie, w których chodziłam i biegałam, i chodziłam na siłownię, i zawsze z nich korzystałam, ale one mają z 10 lat. Czekajcie, może Wam je pokażę. To są właśnie moje buty, których naprawdę używam od jakichś 10 lat i w zasadzie to one są dobre. Co prawda, ja już dawno temu zauważyłam, że trochę
trochę są jakby za małe, że trochę mnie cisną tutaj. Zależy w zasadzie jeszcze co robi, no i trochę nie sprawdziły się też na siłownię, na takie, no wiecie, parkiet czy coś takiego. A to dlatego, że to są buty typowe do biegania, buty z Reeboka, które naprawdę, jak mówię, 10 lat co najmniej mają chyba, seria Real Flex, no i tak jak mówię, są dobre, trochę widać tutaj, że się tak poprzecierały delikatnie, trochę ten kolor też, aha, bo ja byłam w nich na Color Run, a tam był ten kolorowy proszek, więc one się nie do końca sprały, no ale generalnie widzicie, ja w nich naprawdę, no nie miałam żadnych innych, więc wszystko w nich robiłam i nawet się nie powycierały tutaj te zapiętki, jakby nic się tutaj nie przedziurawiło, to co się dzieje w Converse'ach na przykład, więc w sumie to one są spoko, tyle tylko, że po pierwsze stwierdziłam, że już chcę coś nowego. A druga rzecz jest taka, że właśnie są trochę takie, no czuję, że są takie troszeczkę przymałe, jakby, no mogłyby być te pół rozmiaru, wiecie, rozmiar większe. No i stwierdziłam po tylu latach, że dobra, może zmienię po prostu, kupię coś nowego. A do tego, słuchajcie, skusiła mnie w zasadzie Call Me Blondie, dlatego że Basia wrzucała ostatnio różne takie swoje stories na temat a to ulubionych rzeczy, a to ulubionych właśnie butów do biegania, jakichś tam ćwiczeń. No i ja tak, wiecie, nie planowałam tego zakupu, no ale wystarczyło, że u niej zobaczyłam, tak mówię, fajne, ona miała co prawda inne, ale pokazywała właśnie buty firmy Nike. No i ja tak, wiecie, z ciekawości weszłam na stronę, szukałam tych, które ona miała, natomiast tamtych nie znalazłam, ale znalazłam takie. No i słuchajcie, jak one przyszły, tak mi się podobają, naprawdę są bardzo ładne, w ogóle nie wiem, co mnie naszło. Ostatnio kupuję w ogóle takie różowe, różowo-pudrowe jakieś rzeczy, albo ubrania. Na przykład New Balance kupiłam w zeszłym roku, właśnie też takie różowe, nie wiem, co jest, no ale generalnie bardzo ładny kolor, w ogóle bardzo mi się spodobały. Jedyne moje pytanie, słuchajcie, może do Was, bo ja nigdy nie miałam takich butów z siateczki i ja się, nie wiem, czy to się nie przerwie na przykład, no bo wydaje mi się, że takie to są trochę bardziej takie, wiecie, sztywne, trochę bardziej trwałe, a taka siateczka to się nie przerwie, jak się w tym chodzi, biega i w ogóle? No nie wiem, ale bardzo mi się podobają, są piękne. Co prawda miałam problem z rozmiarem, bo ja normalnie zamawiam, słuchajcie, 40, a tutaj zamówiłam chyba, tak, 41 według ichszej rozmiarówki, ale rozważałam jeszcze 42 tak naprawdę. Więc tak, zaraz je, słuchajcie, założę, no i zobaczymy, jak się prezentują. Bardzo mi się podobają, naprawdę kolory mi się bardzo podobają, są takie fajne, leciutkie, no i przede wszystkim też, wiecie, te buty teraz no, są inaczej, jakby z innych tworzyw też robione niż 10 lat temu, więc one są takie, no tak jak mówię, z takiej siateczki, więc mega na pewno oddychają. Podeszwa ma być taka właśnie amortyzująca bardzo, także no buty to są też buty do biegania, tak, więc słuchajcie, przymierzę, zobaczymy jak wyglądają, czy mają zostać, czy nie. Mam nadzieję, że jest wystarczająco widno, żeby zobaczyć, jakie one są piękne, słuchajcie. No po prostu naprawdę są piękne, w ogóle są takie wygodne, takie leciutkie, no nie wiem, super. Tylko tyle, że trochę takie szerokie tutaj przez te gumy, widzicie, bo ona tak się rozchodzi jakby pod kątem. Ale ogólnie uważam, że są piękne, no te złote dodatki, nie wiem co mnie, ja mam trzecia para różowych butów chyba. No nieważne, słuchajcie, jedyne co mnie zastanawia, czy nie powinna mieć większego rozmiaru, no bo ogólnie jest spoko, ja nie czuję, żeby one były, wiecie, jakieś za małe, ale się martwię, że jak będę w nich chodzić albo biegać, to czy... Nie, no ogólnie są dobre. No ale tak jak mówię, ja nie miałam wcześniej takich butów z takiej siateczki, więc jeżeli Wy macie, słuchajcie, to dajcie mi znać, czy lepiej kupić większe, jeszcze większe, mimo tego, że nie czuję, żeby były jakieś obcisłe, ale czy ja nie zrobię tej dziury? To mnie zastanawia. No dobra, ale generalnie buty są piękne. Zobaczcie. O! Tak wyglądają w lustrze. I powiem Wam, że są na tyle ładne, że serio można w nich chodzić tak po prostu. Wiecie, na jakieś na przykład wycieczki piesze latem, czy... No super, po prostu wygodne, fajne, sportowe buty. Także... No zresztą jak są do biegania, to są też do chodzenia. Także naprawdę bardzo mi się podobają. No ale... Nie wiem, co z tym rozmiarem. Ogólnie są spoko, no. Bardzo ładne. O. Ponieważ wszystko dzisiaj poszło nie tak, stwierdziłam, że chwilę sobie usiądę i tutaj pogadam do Was, bo naprawdę nie było na to czasu przez cały dzień. W ogóle widzę, jak ładnie mi odbija światło. Tutaj ta okolica pod oczami. I wiecie co? Użyłam dzisiaj tych korektorów też z It Cosmetics. Po prostu pomieszałam sobie oba. No i widzicie? Bardzo ładnie to wygląda. Już pomijam fakt, że makijaż robiłam, nie wiem, z 10 godzin temu. Nie przypudrowywałam, nie poprawiałam, nic. A na twarzy dzisiaj mam, słuchajcie, podkład z Woma Beauty w połączeniu z tym Herborian CC Cream. Także takie połączenie na twarzy.
Słuchajcie, no naprawdę nic nie poszło tak, jak miało pójść. Miałam skończyć 2 godziny temu. No, miałam coś zjeść w ciągu dnia. Też nie jadłam. Macie też tak czasem, że jak już nie jecie praktycznie cały dzień, to już nawet nie jesteście głodni? Tak, wiem, że to niezdrowe. Dobra, słuchajcie. O czym chciałam pogadać, bo pomyślałam, że chwilę sobie właśnie porozmawiam z Wami na jeden temat, który ostatnio mi też trochę chodzi po głowie, trochę tak, wiecie, czasami wraca. I tak zauważyłam, że no wraca w różnych sytuacjach. A o czym chciałam porozmawiać? O sytuacjach takich, gdzie ktoś Wam mówi, że coś jest Waszą winą. I teraz tak, znaczy głównie mi chodzi o to, że na przykład, nie wiem, rozstaliście się, tak? Albo facet Was rzucił, bo tutaj mówię raczej do kobiet niż do mężczyzn. Natomiast chodzi o takie sytuacje, kiedy właśnie zostałyście same i tak naprawdę ktoś Wam jeszcze do tego mówi, że to jest Wasza wina. Czy to jest na przykład, nie wiem, ktoś z rodziny, czy to są przyjaciele, czy to jest nawet ta osoba, która Was zostawia, która Was porzuca. Zdarza się, że ona też twierdzi, że to jest Wasza wina. I co Wam chciałam powiedzieć? Słuchajcie, że to wcale nie jest Wasza wina. I żebyście nie dały sobie wmówić po prostu, że to jest Wasza wina, że to Wy coś zrobiłyście źle, że to Wy coś robiłyście za mało, za dużo, nie tak i generalnie no po prostu nie było innego wyjścia. A dlaczego o tym mówię? Słuchajcie, dlatego, że no po pierwsze właśnie czasami słyszę różne takie rzeczy, czasami w żartach, czasami nie, ale też zdarzało się, że w długim takim odstępie czasu po prostu moje koleżanki, czy właśnie nie wiem, no dziewczyny po prostu, które znam, czasami właśnie mówiły coś takiego, spotkała je na przykład jakaś, nie wiem, duża przykrość, no nie chcę mówić jakaś wielka tragedia, natomiast no jakieś takie mocne przeboje w życiu i one właśnie często, nie często, ale właśnie mówiły coś takiego, że właśnie czy to nie jest moja wina, czy to nie ja zrobiłam to i tamto, czy ja nie robiłam za mało, wiecie. I prawda jest taka, że po pierwsze pomyślałam, kurde, dziewczyno, ty tak naprawdę, nie wiem, dbałaś o ten związek, tak? Starałaś się, żeby to wszystko było fajne, żeby to, wiecie, żeby cały czas jakby ten związek się rozwijał, żebyście byli dla siebie partnerami i ty jeszcze do siebie masz jakieś pretensje tak naprawdę? Wiecie, już pomijam fakt tego, że zazwyczaj, kiedy właśnie ta druga osoba odchodzi, no to jest taki moment, kiedy jeżeli jeszcze odchodzi do innej kobiety, no to już na bank po prostu jesteście nie takie, na bank. Nie wiem, za mało gotowałyście, za dużo gotowałyście, za dużo pracowałyście, za mało pracowałyście, miałyście dzieci, nie miałyście, jakby generalnie wszystko jest wtedy problemem, wszystko, bo prawdopodobnie ta druga osoba jest zupełnie inna. Także no wtedy najczęściej się okazuje tak, że jednak to ty jesteś jednak winna, natomiast pamiętajcie, że to nie jest Wasza wina, że osoba, która tak mówi, jeszcze tym bardziej w sytuacji takiej, kiedy na przykład odchodzi do kogoś, świadczy raczej o jej, nie wiem, niezdecydowaniu, niedojrzałości, braku dojrzałości, po prostu też braku jakby pewnych konsekwencji chyba swoich czynów. Jeszcze właśnie taka manipulacja, że próbuje zrzucić na Was tę odpowiedzialność, że tak naprawdę to jest Wasza wina, że co, że on Was poszedł, nie wiem, zdradził, znalazł sobie inną kobietę, naprawdę to jest Wasza wina? No serio? Po prostu, wiecie, już gorszych rzeczy nie można wymyśleć. Chyba, że jedyna rzecz, słuchajcie, chyba muszę to wyjaśnić, że jeżeli zrobiłyście coś przeciwko swojemu partnerowi, jeżeli go, nie wiem, okłamałyście, zdradziłyście, zrobiłyście coś przeciwko niemu, no to jest Wasza wina, tak. To w tej sytuacji, trzeba to powiedzieć otwarcie, to raczej jest Wasza wina. Natomiast w innych przypadkach, kiedy nic takiego się nie stało, nie dajcie sobie wmówić właśnie, że to jest Wasza wina, że coś tam, bo no właśnie, zdarza się, że słyszymy, ja słyszałam też właśnie, że moje koleżanki usłyszały to od swoich partnerów, tak, że to jest Twoja wina, bo ty jesteś taka i taka, a nie inna. Wiecie, przez 10 lat mu nie przeszkadzało, że nie jesteś inna i nagle teraz mu przeszkadza. No, ciekawe. Ja znam też przypadki, że generalnie wiecie, i po 40 latach się okazało, że w ogóle to nie to i w ogóle nigdy to nie było to i w ogóle, wiecie, no nie wiadomo dlaczego te osoby były razem. No generalnie, tak, w różnych sytuacjach niestety ludzie przestają myśleć jakby racjonalnie. Mężczyźni też często po prostu nie potrafią zachować się honorowo, dlatego też właśnie próbują zrzucić czasami winę właśnie na kobietę, Bogu ducha winną, która nie dość, że zostaje porzucona, zostaje sama, zostaje w rozpaczy, to jeszcze dodatkowo słyszy, że to jest jej wina, że to ona robiła za mało, że to ona się za mało starała, albo się za bardzo starała, że generalnie wiecie, no po prostu, ale pamiętajcie, że w takiej sytuacji nie dogodzisz,
Wszystko będzie źle, więc jedyne, co chciałam powiedzieć, to żebyście nie dały sobie wmówić. I jeszcze właśnie jedna rzecz, mówi to partner czasami właśnie, który odchodzi, ale zdarza się też, że na przykład, wiecie, ktoś tak żartem coś tam powie, na przykład, że a, bo ty nie byłaś taka i taka. I wiecie, jakby, no, ja też słyszałam różne takie rzeczy i pomyślałam sobie wtedy, kurczę, zapominamy już o tym generalnie, że wiecie, że ta druga osoba postąpiła naprawdę źle, że ta druga osoba zachowała się naprawdę źle i naprawdę nie przystoi, naprawdę niehonorowo, a tutaj nagle się okazuje, nie, to twoja wina, bo coś tam, jakieś takie, wiecie, głupie żarciki. O ile to są żarty, jeszcze to spoko, ale ja wiem, że po prostu zdarza się, że na przykład mówi coś takiego ktoś w rodzinie, tak? Albo właśnie nawet bliscy się zdarza, że właśnie jakieś bliskie osoby coś takiego mówią i no pytanie, czy naprawdę tak myślą, bo no bo też właśnie jedna rzecz to usłyszeć coś takiego, a z drugiej strony właśnie trzeba też pamiętać chyba, że wiecie, jest druga strona, która tak naprawdę zachowała się w tej sytuacji jeszcze gorzej. Znaczy jeszcze gorzej, w ogóle źle, no wy nie zrobiłyście nic złego, tak w teorii generalnie. No, także chciałam o tym powiedzieć, bo właśnie tak jak mówię, czasami właśnie słyszę od fajnych dziewczyn, które wiem, że dbały o związek. I nagle się okazuje, że one mają do siebie jakieś pretensje, bo właśnie usłyszały od kogoś, że coś za mało robiły, że robiły coś nie tak. I tak jak powiedziałam, o ile jeszcze, wiecie, no różnie to może być, natomiast jeżeli ktoś jest ze sobą już, nie wiem, kilkanaście lat, no to chyba już się ludzie znają po tym czasie, prawda? Już chyba wiedzą, więc trochę to jest nie na miejscu i tak jak mówię, no żeby nie dać się, wiecie, wmanipulować właśnie w taką sytuację, że jeszcze zaczniecie przypadkiem myśleć, jeżeli jesteście w takiej sytuacji na przykład, żebyście przypadkiem nie zaczęły właśnie myśleć, że a może to jednak wasza wina, bo ktoś próbuje na was zrzucić właśnie całą odpowiedzialność za tę sytuację. Nie, nie. To najprawdopodobniej i tak jest jego wina. Tylko nie potrafi po prostu wziąć odpowiedzialności za swoje decyzje, za swoje czyny, tak? Ale to jest bardzo, bardzo nieładne, kiedy ktoś wam mówi po prostu, że tak, że to wasza wina, że tak to się stało. No, faktycznie. Ach, już nie chcę też, wiecie, wchodzić za bardzo w ten temat. Natomiast pomyślałam, że to jest właśnie coś, co też czasem słyszę i pomyślałam, że warto o tym powiedzieć, wiecie, głośno, żebyście nie dały sobie wmówić, bo czasami jest tak, że po prostu nawet bliskie nam osoby próbują właśnie, wiecie, znaleźć takiego kozła ofiarnego. No i czasami tak jest po prostu najłatwiej. I nie, pamiętajmy, że nie zawsze tak to wygląda i że to nie my jesteśmy winni tej sytuacji, że to nie jest kwestia tego, że właśnie za mało gotowałaś, za dużo gotowałaś, że się malowałaś, nie malowałaś, dbałaś o siebie, nie dbałaś, wiecie, że jesteś szczupła, że nie jesteś szczupła. To nie jest tego wina. Nie. No i z tym was chciałam zostawić, słuchajcie. Ja się nagadałam, trochę zrzuciłam z siebie tę energię, którą miałam. Po prostu muszę się teraz odciąć, także słuchajcie, idę na spacer, co prawda słońce już zachodzi, ale idę na spacer, idę się przejść. Może, aha, mam jeszcze paczkę do odebrania, więc pójdę do paczkomatu. I mam nadzieję, że będzie fajna. No. No i tyle, i dalej będzie wieczór. Z kranem nic nie postanowiłam, na czystą szczelką nic nie postanowiłam, w zasadzie po prostu przestanę używać tego zlewu na razie. I coś wymyślę, może w przyszłym tygodniu. No nie, muszę znaleźć hydraulika, no muszę znaleźć, tak? Ale stwierdziłam, że już nie będę teraz wszystkiego robiła. Mam dość, naprawdę serio, mam dość tego tygodnia, tego dnia. Więc zajmę się tym w jakiejś dogodniejszym momencie dla mnie, kiedy nie będzie to dla mnie aż tak frustrujące po prostu. No, dobra, także ja się szykuję. Robiłam ostatnio porządki, po raz kolejny takie serio, takie konkretne. No i pochowałam wszystkie zimowe rzeczy już i buty w tym również. I zostały mi te. Także dla mnie już wiosna, bo już pochowałam wszystkie zimowo-jesienne buty, także muszą być te. Powiem wam, że nie pamiętam, kiedy tak ostatnio wyglądałam. Kurtka, dresy. I idę na spacer. Idę trochę w miasto. Cześć, wróciłam ze spaceru, jestem już w domu, jest już ciemno, odebrałam paczkę, zaraz sobie ją otworzymy, bo nie zaglądałam jeszcze do niej. No i tak, wróciłam, słuchajcie, w ogóle nie powiedziałam wam, że na to wszystko jeszcze, gdyby tego było mało, od 2 dni tak mnie bolą plecy, ale to tak mnie bolą naprawdę, że dzisiaj to od rana.
nie mogłam siedzieć. No i generalnie ja wiem, że to jest błąd, że ja tutaj nie mam biurka, nie mam prawdziwego krzesła i po prostu wszystko, powiem wam, że wszystko w tym momencie się nawarstwia. I nie wiem, może tak się dzieje, bo się za dużo myśli nad różnymi rzeczami. W każdym razie mam świadomość tego, że postawa moja nie jest poprawna, a spędzam jednak dużo czasu przed komputerem, także no, doświadczam teraz tego. Także bolą mnie plecy maksymalnie. Po prostu jak siedzę, jak stoję, non-stop. Jedna opcja to jest chyba leżeć, ewentualnie na podłodze i muszę dzisiaj poleżeć na macie. Ale dobra, słuchajcie, no nie chcę narzekać, naprawdę nie chcę, ale powiem wam, że dzisiejszy dzień to jest naprawdę jeden z gorszych. Taki naprawdę, że jak już myślałam, że będzie przez chwileczkę trochę lepiej, to i się okazało, że nie, że będzie jeszcze gorzej. Także naprawdę nie można się niczego spodziewać. No i tak, ale najważniejsze, słuchajcie, już, że jest piątek, poszłam na spacer, odebrałam sobie paczkę, także generalnie mam się z czego cieszyć, wróciłam sobie do mieszkanka i teraz mogę sobie odpoczywać i w ogóle, także no, jest okej. I paczka jest, słuchajcie, z 4F. Nie spodziewajcie się tutaj nie wiadomo czego, bo uwaga, zamówiłam w sumie tylko skarpetki, także serio, bez szału. No ale zobaczymy sobie, jakie one będą. Nie chciałam oczywiście płacić za dostawę, więc zamówiłam skarpetek więcej. W tym jedne takie jakby trekkingowe. To są skarpety sportowe, ale one są takie grubsze i one jeszcze mają w składzie wełnę. A one mi się przydają po prostu na wyjazdy w góry najczęściej. Jak zakładam buty trekkingowe, to one są fajne. No i wiecie, przydają się takie po prostu skarpetki. Ja tam mam kilka, ale dokupuję sobie w miarę, wiecie, tam sukcesywnie po prostu dokupuję sobie gdzieś tam po jednych. No i mam, dobra. Następne to są właśnie takie skarpetki, na których mi zależało, czyli kupiłam takie, wiecie, sportowe, oddychające. No one są pewnie ze sztucznego materiału, ale po prostu chodzi o to, żeby oddychały, żeby szybko, wiecie, wysychały też. Że czekajcie, ja to odpakuję. Takie kolory wybrałam, nawet nie wiedziałam, bo na stronie to wyglądało chyba jak biały. Tu mam takie lawendowe, różowe i czarne. Także chyba przypadkiem je wzięłam, naprawdę. Bardzo fajny materiał, taki sportowy, fajny, przyjemny, milutki, nie są takie aż bardzo sztuczne. Także spoko, ja zamawiałam, wiecie, ten rozmiar 39 do 42 chyba, tak. W ogóle kiedyś też kupiłam skarpetki, pamiętam, w outlecie chyba byłam. I są super, do tej pory w ogóle je mam, ale są z tak przyjemnego materiału, są tak mięciutkie i milutkie, że no niestety już więcej takich nie znalazłam, a szukałam też na stronie, ale już nie było takich niestety. I zamówiłam jeszcze jedne, słuchajcie, ale one wyglądają w ogóle jak dla dziecka. Znowu, takie maleńkie, nie wiem, ten sam rozmiar wziąłam, 39-42, a tutaj są trzy pary. Ja nie wiem, czy ja dobre kupiłam w końcu, słuchajcie, ja już... Naprawdę, mam nadzieję, że to nie są te z bawełną, bo oglądałam... Nie, poliamid i elastan, dobra. Bo oglądałam też takie z bawełną, ale stwierdziłam, że nie z bawełną, to ja nie chcę, chcę sztuczne, które po prostu szybko oddychają. No i są spoko. No w takich kolorach do butów będą mi pasować. Dobra, także słuchajcie, no to tyle. Skarpetki w zasadzie kupiłam bez szału, nie? Ale powiem wam, że mnie to cieszy akurat, bo jak no, korzystam z tej bieżni po prostu codziennie, no to wiecie, takie rzeczy się po prostu przydają tak na co dzień, żebym nie musiała też prać co chwila. Także ogólnie no, mnie to cieszy, niby taka mała rzecz, a no, ja się cieszę. Także najważniejsze to, słuchajcie, cieszyć się z małych, drobnych rzeczy. Jest wtedy łatwiej i trochę lżej. I trochę, no po prostu można, wiecie, nie dołować się ciągle, tylko naprawdę z małych rzeczy składa się w zasadzie cały dzień. Także warto. Także no, ja się cieszę ze skarpetek. Dobra, słuchajcie, trochę się ogarnę teraz. Generalnie plan jest na odpoczywanie, tak wam powiem, na odpoczywanie. Trochę mnie martwi ta szafka i ta łazienka, powiem wam, bo tak, wiecie, w ogóle wychodząc zobaczyłam, że druga część tej szafki również jest zalana i tam również po prostu ona się rozkleiła. I powiem wam, że no niedługo czeka mnie pewnie wymiana szafki, jak ona się rozklei, ja nie wiem. Generalnie zaczynam się zastanawiać, czy ona przypadkiem też na przykład od tyłu nie zaczęła, nie zamokła i tam też się coś nie stanie. No, po prostu aż nie chcę o tym myśleć. Na szczęście bardzo szybko się zorientowałam w ogóle, że coś się dzieje. To był też przypadek, bo ja po prostu wyjęłam mi ten płyn, mówię, a dobra, to przetrę sobie po prostu tam na spodzie. I mówię, dlaczego tutaj jest tyle takiego kurzu, tak się nazbierało. Ja wyciągam po jednej rzeczy, a tam po prostu zalane. Znaczy nie tak bardzo, właśnie o to chodzi, że na szczęście tylko trochę, ale od tej wilgoci no już szafka się rozkleiła, także ekstra, generalnie. No. No mogę wam tu pokazać, jak to wygląda. Także tutaj wszystko wyjęłam, tam wsadziłam bawełnę, żeby po prostu, gdyby tam coś kapało, to żeby ta woda wsiąkała, natomiast tutaj już nic nie kapie, no ale widzicie, zobaczcie.
No fatalnie to wygląda, naprawdę fatalnie, nie powinnam tego pokazywać. Tutaj mam w ogóle worek taki na pranie i tutaj z tyłu muszę właśnie zetrzeć też, ale tam też było trochę wilgotno i widać. Widać w zasadzie troszkę, że tak tutaj od tego momentu tak, no rozeszła się trochę ta szafka. Widzicie tutaj też, o w tym momencie właśnie dokładnie widać. No słabo, no słabo, no co zrobić, słuchajcie, no nie spodziewałam się. To się stało dosłownie w kilka dni, ja nagle patrzę. No, no to chyba dlatego, że ja tym trochę poruszałam, wiecie. I to chyba trochę moja wina. No ale nic, zamówi się hydraulika, będzie zrobione. Kiedy, nie wiem, ale najważniejsze to mieć plan, prawda? No. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj, ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę poszłam teraz do lustra, bo zdjęłam soczewki. I ta okolica pod oczami po prostu jest tak pięknie rozświetlona, aż jestem zaskoczona. Słuchajcie, patrzcie, ten korektor się tutaj nigdzie nie pozbierał. Wygląda tak ładnie, gładko. On jest taki... To są te korektory z It Cosmetics. Czy wam mówiłam, że zmieszałam sobie... Mówiłam wam, że zmieszałam te dwa kolory sobie. Jeden jest rozświetlający, drugi jest taki zwykły. No on też nie jest matujący, po prostu nie jest taki bardzo rozświetlający. Natomiast te dwa kolory połączone wyglądają pięknie. Widzicie tutaj tak ładnie. I to nie jest wydzielone z sebum, tylko po prostu... Te produkty tak ładnie odbijają światło. Bardzo mi się to podoba. Po tylu godzinach. Słuchajcie, biorę tę matę i muszę się położyć w końcu, bo tak mnie bolą te plecy po prostu i ramię jedno, że nie mogę wytrzymać. Także poleżę trochę, a potem kąpać się i do łóżka. Hej. Jestem już wykąpana, tak jak widać zresztą. Słuchajcie, chciałam wam opowiedzieć o swojej wieczornej pielęgnacji, dlatego że zmieniło się kilka rzeczy. Przestałam używać retinolu, no bo idzie wiosna i w ogóle. Ale słuchajcie, stwierdziłam, że przerzucam się na kwasy, bo coś mi się zrobiło na twarzy i pomyślałam, dobra, to ja spróbuję, ponieważ nigdy jakoś tak, wiecie, chyba wcześniej nie używałam jakoś tak bardzo intensywnie kwasów, tak sobie na zmianę używałam czegoś, a teraz stwierdziłam, nie, dobra, zobaczymy, jakie będą rezultaty. Ja będę codziennie używała jednego produktu, tutaj mam tonik. To jest tonik z, o, Revolution. Mam nadzieję, że się wyostrzy, czy nie? O, mamy to. No, 2,5% tu jest kwas glikolowy. No i stwierdziłam, że zobaczę. Używam go sobie co jakiś czas w zasadzie, jak mi się przypomni. Ale, czekajcie, coś czego używam codziennie, bo już od jakiegoś czasu stwierdziłam, że muszę przetestować, muszę zobaczyć jakie będą rezultaty, może będą fajniejsze, może mi się spoda. W ogóle mam trochę zaczerwienioną twarz, dlatego że robiłam coś czego nie powinnam, czyli wyciskałam. Takie różne rzeczy, takie drobniutkie, wiecie. The Ordinary. I to jest ten produkt, czyli kwas Lactic Acid, to jest laktobionowy, tak? 5% plus kwas hialuronowy. No więc słuchajcie, ponieważ właśnie po pierwsze jest to kwas, a po drugie jest tutaj właśnie też kwas hialuronowy, ja zauważyłam, że ten produkt jest taki... Trochę kwasowy właśnie, a trochę taki nawilżający. Nie zauważyłam żadnego przesuszenia na skórze. Czekajcie, teraz trzeba uważać, żeby to się nigdzie nie rozlało, bo jest bardzo wodnisty. I w sumie tak regularnie to ja go używam, ja wiem, tydzień, może dwa. I wiecie, co wam powiem? Może to właśnie ten produkt też mi daje takie... delikatne rozświetlenie właśnie skóry, to o czym wam dzisiaj mówiłam, że wiecie, że te korektory i to wszystko, no okej, to dawało rozświetlenie, ale moja skóra też się właśnie zrobiła taka fajna, gładka, taka, takie wrażenie jak po retinolu miałam, że po prostu ona jest taka fajna, napięta i aż po prostu błyszcząca. Także po tym też mam trochę takie wrażenie, no niedużo go użyłam, bo on jest taki bardzo wydajny, wodnisty, także sobie tego używam, także teraz przerzuciłam się chwilowo na kwasy. I tam czasami używam sobie czegoś takiego nawilżającego, powiedzmy, do tego używam kremu Mizon. O. Krem pod oczy, bardzo wydajny. Wiecie co, no nie powiem wam, że wiecie, ja widzę jakieś rezultaty. No wiecie, ja od lat po prostu i tak używam kremu pod oczy, jestem przyzwyczajona, więc nie wyobrażam sobie nie aplikować, ale jest bardzo przyjemny, bardzo mi się podoba ta konsystencja. O, macie przy okazji okazję zobaczyć. Jest taki niby żelowy, ale też taki kremowy. Także wchłania się odpowiednio szybko, ale naprawdę zostawia taką nawilżoną tę okolicę pod oczami. No ale wiecie, zmarszczki tak jak miałam, jak się uśmiecham, tak mam. Chyba się ich nie pozbędę kremami, prawda? No,
Także, aha, jeszcze w ogóle jedna rzecz z takich nowości, które ostatnio zaczęłam używać, to jest ten żel do mycia z Rezibo. On się nazywa Natural Face Washing Gel. Co prawda, with peach extract. Użyłam go raz dopiero i wydaje mi się, że trzeba go długo zmywać jakby z twarzy po użyciu, ale fajnie umył twarz, fajnie ją odświeżył, a przy okazji nie przesuszył i nie zostawił, wiecie, jakiegoś takiego podrażnienia na przykład, więc był bardzo delikatny, ale fajnie ją domył. No, generalnie zobaczymy, bo to jest bardzo chwalony produkt. Generalnie chyba jako taki bestseller marki w ogóle, wy też bardzo często polecałyście mi ten produkt właśnie z Rezibo, także zaczęłam go sobie testować. Jak na razie jest okej, no zobaczymy, tak jak mówię, dosyć krótko go używam. I słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o moją pielęgnację wieczorną. Zresztą w poranek też się niewiele zmieniło. Natomiast myślę, że tutaj jakoś tak nie do końca korzystnie wyglądam. W tym świetle w ogóle wydaje się blada i różowa. Na żywo aż tak nie jest, ale generalnie wiecie co? Nie mam okularu, więc niewiele widzę w tym okienku i jakoś... Nie wiem, jest jak jest. Trudno. Trudno po prostu, nie wiem. Także przerzuciłam się na razie na kwasy. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Bo generalnie tutaj mi się coś takiego... Jak tego nie będzie widać pewnie. Pewnie pomyślicie, że to ja coś wymyślam. Natomiast tu mi się zrobiła taka... Nawet nie wiem co, w zasadzie taka dziurka jakby i tak pomyślałam, o nie, to ja to po prostu kwasami, wiecie, po prostu ten wierzchni naskórek po prostu rozpuszczę, pozbędę się go i nie chcę tej dziurki. No bo tak dziwnie nagle mi się zrobiło, jakby taki rozszerzony por czy coś takiego, no nie wiem, nie wiem. No dobra, testuję na razie, zobaczymy jakie będą efekty, ale tak jak mówię, na razie zauważyłam takie fajne rozświetlenie i napięcie skóry, także to chyba od tego. Dobra, słuchajcie, będę się z wami żegnać. I było mi bardzo miło spędzić ten dzień z wami, mimo tego, że po prostu to był jeden z gorszych dni chyba w tym roku w ogóle i ostatnio. Ale to nic, słuchajcie, jutro też jest dzień, także widzimy się pewnie już jutro, także ja wam życzę wszystkiego dobrego. No i pierwszy raz chyba ja potrzebuję od was trochę takiego wsparcia, chociaż będzie dobrze, ja wiem, że będzie dobrze, wiecie, po prostu pewne rzeczy... Już nie mówię tylko o tym, co tutaj wiecie, co dzisiaj się działo po prostu, ale w ostatnim czasie, co po prostu się działo i myślę, że na pewne rzeczy trzeba poczekać, trzeba dać sobie czas i tyle. Ja jestem trochę taka w gorącej wodzie kąpana, że wiecie, ja chcę wszystko teraz, teraz i już, po prostu wiecie, wszystko albo nic na tej zasadzie, no, albo ze skrajności w skrajność, więc to też nie sprzyja jakby różnym sytuacjom, także no, ale wszystko będzie dobrze, mam nadzieję, no jakoś to będzie, prawda? Także co? Widzimy się już niedługo. Ja wam dziękuję, że byliście ze mną i widzimy się niedługo. Pa!